Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na program A Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. A naszymi gośćmi w dzisiejszym wydaniu są panowie, pan dr Andrzej Mazan, felietonista naszego dziennika. Witam, szczęść Boże. Witam wszystkich, szczęść Boże. I pan redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. A rozpoczynamy naszą dyskusję od tegorocznego Marszu Niepodległości. W tym roku w związku z pandemią organizatorzy Marszu Niepodległości zmienili formułę tego wydarzenia. Zamiast tradycyjnego przejścia od Ronda Dmowskiego w Warszawie na błonia Stadionu Narodowego zaproponowano, aby uczestnicy w swoich autach lub na motocyklach przejechali alejami jerozolimskimi. Jednak część uczestników postanowiła przejść pieszo w marszu. Niestety doszło do bujek z policją. Jak podkreślają organizatorzy marszu, były to prowokacje, w tym ich zdaniem także policyjne. Jak co roku 11 listopada w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości. Tym razem ze względów epidemicznych miał inną formę. Na ulicach Warszawy pojawiły się samochody i motocykle z flagami w narodowych barwach. Na tradycyjny marsz nie pozwalały obowiązujące przepisy. Nie zgodził się także na niego prezydent Warszawy. Mimo to Polacy chcieli zamanifestować swój patriotyzm. Jeśli mam uczyć dzieci patriotyzmu, no to trzeba też dziecku pokazać, czym jest Polska. Na ulicach pojawiło się także wiele osób bez samochodów. To zdaniem organizatorów efekt dezinformacji ze strony policji. Od wczoraj mnóstwo kierowców, większość kierowców usłyszała takie słowa drogówki, że mają parkować na Woli i na marsz dostać się pieszo. Stąd po 14 zaobserwowaliśmy tak dużą grupę pieszych. Potwierdzają to także internetowe nagrania. Na pytanie, jak dołączyć do marszu, kierowcy usłyszeli od policjantów takie odpowiedzi. I prawo. Gdzie? Tutaj? Nie, na albo sobie zaparkować i pieszo. Tak. Ale samochodem jak możemy dołączyć? Nie dołączy pani tutaj. Na ulicach pojawił się tłum, a wśród nich także prowokatorzy. Z relacji organizatorów marszu wynika, że byli to bojówkarze Antify i grupy pseudokibiców. Ktoś z tłumu rzucił na balkon kamienicy, na której powiewała flaga LGBT oraz symbol strajku kobiet, odpaloną racę. Doszło do pożaru. W pewnym momencie policjanci zaczęli pacyfikować Marsz Niepodległości. Użyto gazu łzawiącego, pałek, a także broni gładkolufowej. Rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak przekonuje, że działania funkcjonariuszy były odpowiedzią na wybryki chuliganów. Ja obserwując te wydarzenia widziałem policjantów stojących w ognisku, bo tak naprawdę ilość rac, które poleciała w kierunku policjantów, niebezpiecznych przedmiotów, stanowiła realne zagrożenie dla życia i zdrowia tych policjantów. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz domaga się dymisji komendanta głównego policji. Bo uważamy, że te wszystkie działania podjęte przez policję wczoraj to był powrót z działań sprzed marszu w 2015 roku. Panowie, co panu zdaniem stało się, że ponownie po 5 latach na Marszu Niepodległości doszło do zamieszek? Panie doktorze, czy pan wie, jaka jest przyczyna takiej zmiany sytuacji? Znaczy, ja tylko obserwuję doniesienia medialne. Nie byłem na marszu, nie pojechaliśmy, ale chodzi o to, myślę, że rzeczywiście jest problem wyjaśnienia prowokacji. To rzeczywiście prowokacji podwójnej, prawda? No bo prowokacji, które urządziły grupy lewicowe, skrajnie lewicowe, które zawsze dążyły do tego, żeby ten Marsz Niepodległości miał za dymem, w cudzysłowie mówiąc, tak, dlatego żeby zawsze było wrażenie, że niepodległość jest czymś, no jakbyśmy powiedzieli, niewłaściwym, czy czymś nieodpowiednim, tak bym to delikatnie nazwał. Druga rzecz, no to są te grupy kiboli, czy pseudokiboli, w cudzysłowie mówiąc, prawda, bo tam rzeczywiście dochodziło do dużych napadów na policję i policja musiała w jakiś sposób zareagować, ale jasne jest, że pytanie jest też o adekwatność użycia broni, bo mówię o tym w tej chwili, o tej broni gładkolufowej, o tych strzałach do ludzi. Nie wiem, jak oni tam odnieśli, prawda, ale
ale ten kasus pana redaktora z tygodnika Solidarność, prawda, 74-letniego człowieka, który z bliska otrzymał kulę gładkolufową w twarz, jest czymś absolutnie skandalicznym, prawda? To jest rzecz, która no myślę, że nawet samo użycie broni tutaj w tym Marszu Niepodległości stawia pod znakiem zapytania nastawienie policji dla tego marszu, prawda, dla tej manifestacji, dla tego patriotyzmu, który się w tym marszu zawsze objawił. Pamiętam przecież, jak braliśmy udział w pierwszych marszach niepodległości, prawda, no wszystko ostatnio było piękne, prawda, i ten marsz na stulecie, gdzie rzeczywiście setka tysięcy ludzi przeszła gładko, prawda, bez żadnych zatrzymań. I myślę, że tutaj nastawienie policji, prawda, w sensie takim, czy oni mieli taką tendencję, czy w ogóle był taki rozkaz wydany, prawda, to by trzeba było to i zobaczymy, jak to PiS rozstrzygnie, prawda, czy to wszystko się da wyjaśnić, prawda, czy była ochrona tego marszu, czy było jakieś nastawienie życzliwe do tego, żeby ten marsz się odbył, żeby on mógł się, żeby ci, przynajmniej ci, którzy byli w tych samochodach, prawda, byli, no przejechali to. No, pytanie oczywiście, skąd tak dużo pieszych, prawda? No tutaj też się pojawił ten motyw, że to jest pewna kwestia dezinformacji. Nie wiem, na ile część tych pieszych chciała po prostu przejść, prawda, i chciała zamanifestować swój patriotyzm, prawda? No jest tutaj dużo znaków zapytania. Ja nie mam takich jasnych i pewnych odpowiedzi na wszystko i myślę, że trzeba jednak poczekać i mam nadzieję, że ta komisja, o której PiS mówił, prawda, że powoła i że to wszystko zostanie wyjaśnione, również rola policji, prawda, i pytanie, kto wydał rozkaz strzelania. Panie redaktorze, widzimy to, co działo się na Marszu Niepodległości, na różnych filmach przesyłanych, zamieszczanych w sieci. I to są sceny skrajnie odmienne od tych, które widzieliśmy, jeśli chodzi o policję, na marszach organizowanych przez skrajną lewicę. Tam rzeczywiście policja była wycofana i wiele osób właśnie pyta, jak to się stało, że tam, mimo że były atakowane kościoły, profanowane kościoły, gdzie było też dużo agresji, policji właściwie nie było, a tutaj taka bardzo zdecydowane i brutalne niekiedy działania. Co się stało, panie rektorze, pana zdaniem? Jak to się da wytłumaczyć? Myślę, że od jakiegoś czasu obserwujemy jak gdyby dwa światy. Jeden świat to jest ten świat postępowy, a drugi to ten świat naszej rzeczywistości polskiej, tak zwany ciemnogrodu, zacofany. Jeżeli popatrzymy na przekaz medialny, to ten świat postępowy to jest właśnie ideologia LGBT i wszystko, co ją otacza, natomiast ten świat ciemnogrodu to są ci, którzy starają się troszczyć o patriotyzm, o dziedzictwo narodowe, o tożsamość naszą i można byłoby się pewnych rzeczy spodziewać na tym marszu, tak myślę, biorąc pod uwagę to, w jakim mieście żyjemy i kto rządzi tym miastem. I wiadomo, bo również można było przypuszczać, może nie wiadomo, ale można było przypuszczać, że w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i praktycznie bezpośrednio po tych marszach protestacyjnych tak zwanego strajku kobiet, ktoś będzie próbował ingerować i zakłócić tutaj to, co jest jakby kontrastuje z tamtymi protestami, bo proszę zobaczyć, nawet jeśli tutaj dochodzi do jakichś nieporozumień, to nie jest to tak, nie wygląda to tak jak tam. Tam mieliśmy taki wylew wulgaryzmu, wylew takiej nienawiści na ulicę. Tutaj wyszli, wyjechali w zasadzie nasi rodacy, którzy chcieli pokazać przywiązanie do wartości patriotycznych, do wartości narodowych. Ja obserwując, bo na marszu nie byłem, ale obserwując to, z czym mamy do czynienia w ostatnim czasie, to te wartości nie są modne, w cudzysłowie mówiąc, w obecnej sytuacji. I myślę, że to, o czym pan doktor mówił, ta reakcja, czy brak reakcji policji, czy pan redaktor mówił, to jest pokłosie tego, że no jest pewnego rodzaju elita, której się nie rusza, to elita ci, którzy halo, halo? Do tych
są jakoś przywiązani. Wiadomo, że gdyby tam policja czy jakieś stanowcze podjęła stanowcze działania, rozległby się krzyk w całej Unii Europejskiej, że to prześladowani są ci ludzie, którzy walczą o demokrację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj niczego takiego nie będzie, chociażby powiedzmy cały ten marsz był rozbity. No niestety taki poszedł w świat sygnał, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o polską opinię publiczną, że to właśnie ci, którzy bronili kościołów przed chuliganami w Marszu Niepodległości, sami stali się chuliganami i atakowali policję. No chyba komuś zależało też na tym, żeby taki przekaz szedł w świat. Mówi się o prowokacjach. Są też takie filmiki, kiedy pokazują, że policjanci po cywilnemu bardzo agresywnie się zachowują wobec osób postronnych, które nie uczestniczyły w tych zamieszkach. Więc no to są pytania rzeczywiście do policji. Myślę, że policja powinna to w miarę szybko wyjaśnić. Czy to były rozkazy takie, czy po prostu jakaś niesubordynacja? No to są rzeczy poważne, które należałoby właśnie szybko wyjaśnić. Teraz może przejdziemy do drugiego tematu, który chciałbym omówić w tym programie. Mianowicie lewicowe media ostatnio ostro atakują księdza kardynała Stanisława Dziwisza za to, że rzekomo miał ukrywać sprawy pedofilskie. Lewica także atakuje świętego Jana Pawła II. Tutaj powodem do ataku jest to, że ojciec święty Jan Paweł II podniósł do godności kardynalskiej księdza arcybiskupa McCarricka, arcybiskupa Waszyngtonu, mimo że ten był oskarżany o niemoralne prowadzenie się. Politycy lewicy, lewicowe media wykorzystują do ataku na świętego Jana Pawła II raport watykański w sprawie byłego już kardynała McCarricka. Choć w tym raporcie jasno jest stwierdzone, że były arcybiskup Waszyngtonu zaprzeczył stawianym mu zarzutom, jeśli chodzi o czyny niemoralne. Proszę o taki materiał filmowy z konferencji prasowej działaczek lewicy z tego tygodnia. Kardynał Dziwisz jest współodpowiedzialny za krycie przestępców w łonie Kościoła katolickiego. I ten jego wizerunek nadpęknięty. Niestety, ale pęka we blasku stos. Lewica posprząta po Kościele katolickim. Lewica rozdzieli państwo od Kościoła. Lewica doprowadzi do tego, że nie będzie przedawnienia przestępstw pedofilii. No właśnie, w ostatnim czasie mamy taką falę medialnych doniesień dotyczących głównie księdza kardynała Stanisława Dziwisza, sekretarza świętego Jana Pawła II. Media oskarżają księdza kardynała o to, że ukrywał sprawy pedofilskie. Dlaczego właśnie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz stał się celem tych ataków? Panie redaktorze, to pytanie adresuję do pana, bo pan właśnie tymi tematami od wielu lat już się zajmuje. Ja powiem tak, że nie jest to dla mnie zaskoczeniem, bo od dłuższego czasu pewne ośrodki próbują podważyć dziedzictwo i nauczanie Jana Pawła II i był to zapowiedź tego, była, można powiedzieć wprost, w pierwszym filmie nawet braci Sekielskich, tam się pojawiły już pierwsze takie ostre głosy, podważające to nasze dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Dalej już poszła ta maszyna medialna, która podaje, znaczy tworzy rzeczywistość oderwaną zupełnie od faktów. Ja tylko zwrócę uwagę tutaj na ten materiał, który przed chwilą widzieliśmy. Panie z lewicy, które tak walczą, nie wiem o co, powinny się troszeczkę dokształcić, bo przedawnienie przestępstw o charakterze pedofilskim obowiązuje w prawie cywilnym, w prawie kościelnym nie ma przedawnienia, a więc jeśli co, to powinny w drugą stronę protestować. Poza tym, no, przy tym ataku na księdza kardynała widzimy jedną rzecz. Wszyscy krzyczą, ale nikt nie pokazuje dowodu. Nie ma żadnych dowodów, a zarzucamy jakąś winę.
Natomiast jest rzecz odwrotna, można wskazać na rzecz odwrotną. Są dowody i wprost w tych publikacjach czy w filmach, w wypowiedziach pewnych osób na temat księdza kardynała Dziwisza, pokazujące, że pewne rzeczy są przemilczane, pewne rzeczy są pomijane, które mogłyby podważyć tą jedną linię oskarżeń. Ja powiem tak, jeśli się komuś coś zarzuca, należy pokazać dowód. Nie jest dowodem to, że powiedzmy ktoś na lewicy wypowiada jakieś twierdzenie. Czy jeśli coś na pierwszej stronie napisze Gazeta Wyborcza, to nie jest dowód. Nie ma żadnych dowodów, podkreślam, żadnych, jeśli ci, którzy tak krzyczą, niech pokażą te dowody, nie ma żadnych dowodów, jakoby ksiądz kardynał Dziwisz uczestniczył w jakimkolwiek kryciu czy przemilczaniu pewnych spraw związanych z oskarżeniami. Jeśli mówimy tutaj o osobie kardynała Makarika, ja tu sprostuję troszeczkę tą wypowiedź pana redaktora. Nie było tak, że ksiądz Makarik został mianowany arcybiskupem Waszyngtonu pomimo oskarżeń. Te oskarżenia, te zarzuty były szeptane, to były plotki w tamtym czasie. To po pierwsze. Po drugie, on obejmował stolicę Waszyngtonu. Jeżeli w tamtym czasie pojawiłyby się tego rodzaju oskarżenia, a w Stanach Zjednoczonych przeżywaliśmy coś takiego jak wyczulenie na tego rodzaju oskarżenia, nie zostałby arcybiskupem Waszyngtonu nawet przy pełnej woli Ojca Świętego. Dlatego, że to jest stolica z jednego z najpotężniejszych państw świata. I nie możemy mówić, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma wpływu na tę nominację, bo ma. Jeśli w Watykanie tego nie sprawdzono, to sprawdzono to bardzo dokładnie w Stanach Zjednoczonych. Są odpowiednie ku temu służby, które dokładnie to sprawdziły. Więc to były plotki, to były pewnego rodzaju szepty, które, na co są dowody i również w tym raporcie one zostały w jakiś sposób wskazane, zostały w tamtym czasie zbadane. W tamtym czasie do Ojca Świętego nie dotarły żadne potwierdzone zarzuty wobec księdza Makarika, księdza arcybiskupa Makarika, by można było jak gdyby zapobiec czy zablokować tę nominację. Natomiast tutaj chodzi wprost o tym atakiem na księdza kardynała Dziwisza. Chodzi wprost o atak na osobę Jana Pawła II, na dziedzictwo Jana Pawła II. Ja powiem więcej, no, to oszustwo, z którym mamy do czynienia teraz, oszustwo tych pomówień, chodzi również o uderzenie w nas, Polaków, tych, którzy jeszcze kultywujemy to dziedzictwo. Mogę powiedzieć wprost, że to jest atak na księdza kardynała, poprzez którego osobę chce się jak gdyby uderzyć w Ojca Świętego, jest również atakiem na naród, który jeszcze jako jeden z nielicznych w Europie jest w stanie stać w obronie dziedzictwa i nauki, którą pozostawił nam święty Jan Paweł II. Panie doktorze, pana zdaniem, dlaczego właśnie jest ten atak na Jana Pawła II? Do czego to ma doprowadzić? Dlaczego właśnie Jan Paweł II jest po 15 lat po śmierci, po kanonizacji, po beatyfikacji, po kanonizacji jest celem tych ataków? Bo to wielu też publicystów podkreśla, że tutaj nie jest celem ataku ksiądz kardynał Dziwisz, tylko właśnie święty Jan Paweł II i jego nauczanie. Znaczy myślę, że wątków jest wiele od takiego uproszczonego widzenia, jak widzieliśmy na tej fotografii pani z lewicy, które właściwie nie wiedzą, co mówią i nie wiedzą, o czym mówią. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to jest taka, że jeżeli pamiętamy dzieło świętego Jana Pawła II, jego oddziaływanie na całym świecie, proszę popatrzeć, to nie jest tylko oddziaływanie w Polsce, ale taka promocja Chrystusa i jego nauki na całym świecie, ewangelizacyjna, ogromna, która można byłoby powiedzieć, pokazała, prawda, że religia jest rzeczą wielką dla każdego człowieka i że Pan Jezus jest kimś, kto przyszedł do każdego człowieka. Ta misja powszechności Kościoła, prawda, to było chyba największe wydarzenie, które Jan Paweł II
swoją pracą apostolską dokonał. Oczywiście on dokonał również wielkiego dzieła w Polsce przez te kilka pielgrzymek, które, można by powiedzieć, pobudziły sumienia, doprowadziły do różnego rodzaju wydarzeń politycznych, do wielkich przemian. I tu jest, myślę, że rzecz, która się dzieje w tej chwili, to jest nie tylko uderzenie w świętego Jana Pawła II, nie tylko w uderzenie w jego naukę, próba deprecjacji jego osoby po to, żeby jego nauka, myślę, że ta nauka zwłaszcza ta nauka społeczna, ale też ta nauka o małżeństwie, o rodzinie, prawda, której on był wielkim propagatorem. No, mówi się o tym, prawda, że Jan Paweł II dodał do dokumentów Kościoła ponad połowę dzieł, czy połowę nauki takiej, która w Kościele jest o małżeństwie i rodzinie. To jest wielki piewca obrony życia i obrony rodziny, bo tutaj jeszcze wróćmy do tego, że to był bezwzględny piewca obrony życia. No można tu te cytaty przytaczać, prawda, że nie wyobraża sobie matki ojczyzny tej, która zabija własne dzieci. To jest w ogóle niepojęte. I w ogóle nie tyle niepojęte, ile w ogóle jest... Znaczy, to przekracza wszelkie działania ludzkie, prawda, w tym wszystkim. I to uderzenie jest takie cały czas prowadzone w tą stronę. Myślę, że to jest, ma osłabić nie tylko oddziaływanie świętego Jana Pawła II, ale to jest uderzenie w Kościół, to jest powszechniejsze, to jest osłabienie, próba osłabienia oddziaływania Kościoła, oddziaływania Chrystusa. To trzeba byłoby też powiedzieć, prawda, że to jest uderzenie w Chrystusa po to, żeby on nie mógł oddziaływać i nie mógł jak gdyby kształtować sumień ludzkich. To jest próba, można byłoby powiedzieć, terroru przez podejrzenia, prawda, terroru moralnego przez podejrzenia. To są święty Jan Paweł II, prawda, mówił o tym terrorze, prawda, to są wielcy piewcy podejrzenia, prawda, to jest Nietzsche, to jest Marx, to są właśnie te osoby, które próbują, można byłoby powiedzieć, człowiekowi zamącić w głowie, zamącić w rozumie po to, żeby nie rozróżniał tego, co jest dobre i co jest złe, co jest prawdziwe, a co fałszywe. Więc to nie jest tylko takie uderzenie w dziedzictwo świętego Jana Pawła II, to nie jest uderzenie w naukę nadprzyrodzoną, ale to jest uderzenie w podstawy człowieczeństwa. I myślę, że to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, do patrzenia się, że perfidia, można, czy beznadziejność, ale właściwie myślę, że jednak perfidia tego ataku idzie w tą stronę, żeby zdeprecjonować naukę Kościoła jako ta, która nie ma racji twierdzenia o tym, co jest dobre i co złe. Mało, że nie jest to droga do zbawienia i szczęścia człowieka wiecznego. No właśnie, bo poprzez te pomówienia próbuje się stworzyć taką czarną legendę świętego Jana Pawła II. No, pamiętamy, że też taką czarną legendę lewica stworzyła wokół papieża Piusa XII. Tam chodziło z kolei o sprawę pomocy dla Żydów w czasie II wojny światowej. I ta legenda trwa po dzień dzisiejszy, panie redaktorze. Czy można takie porównanie tutaj zastosować? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Proszę zobaczyć, że pomimo faktu, udowodnionego faktów również przez środowiska żydowskie, że Pius XII, zresztą to, co zaraz wydarzyło się po wojnie, te podziękowania, był papieżem, który uratował tysiące Żydów, pomógł gminie żydowskiej, nie tylko w Rzymie, ale i w wielu, wielu innych miejscach, gminom żydowskim, uratował tysiące Żydów, on jest w mediach po dzień dzisiejszy, tak jak pan redaktor powiedział, przedstawiany jako papież, który sprzyjał nazistom w eksterminacji. I tutaj mamy do czynienia z pewną sytuacją analogiczną. Próbuje się zrobić z Jana Pawła II, stworzyć taką czarną legendę, która przez następne pokolenia ma funkcjonować jako papieża, który okrył pedofilię w Kościele i tak dalej, i inne tego rodzaju nadużycia. Tu całkowicie, znaczy zwrócę uwagę na to, co pan doktor w ostatnich słowach powiedział, tą argumentację, że to jest uderzenie w fundamenty człowieczeństwa. Ja pamiętam, jeden z arcybiskupów kiedyś mi powiedział, że na temat człowieka z Janem Pawłem II nikt nie podejmuje dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że argumentacja Jana Pawła II jest tak głęboka i nauczanie jego jest tak głębokie, że każdy, kto podejmie z nim dyskusję na temat człowieczeństwa, na temat człowieka,
upada jak gdyby na wstępie, więc nie ma szansy. I ci, którzy podejmują ten atak dzisiaj, oni wiedzą, że w polemiką jakąkolwiek z Janem Pawłem II nie wygrają żadnej wojny. Więc sięgnięto po ten drugi sposób, że my jak gdyby zniesławimy papieża z Polski i może później to ta niesława będzie będzie owocować w następnych pokoleniach. Mhm. Taki, myślę, jest ten cel tego ataku. Oczywiście, proszę zwrócić uwagę, że sięga to najbliższych współpracowników Ojca Świętego i nie jest dziełem przypadku, że te fałszywe oskarżenia skierowano wobec księdza kardynała Stanisława Dziwisza, ale ja jeszcze zwrócę uwagę na jeden fakt, który dowodzi tego ataku. Proszę zobaczyć, że atak na księdza kardynała rozpoczyna się dokładnie w tym samym czasie, kiedy na ulicę wychodzą protesty te proaborcyjne. Czy to jest przypadek? Czy to jest przypadek, że zbiega się to wszystko z filmem, który jak gdyby podważa i postawę księdza kardynała, i postawę świętego Jana Pawła II. I powiem więcej, zbiega się to z publikacją raportu w sprawie kardynała Makariego, do którego mam ogromne zastrzeżenia, publikacją w dniu 11 listopada, w dniu Święta Narodowego Polaków. No, czy to jest przypadek? Czy te wszystkie takie wydarzenia uderzające wyraźnie w Kościół w Polsce skupiają się jak gdyby w 4 dniach. Czy to jest przypadek? To jest, myślę, fundamentalne pytanie, żeby dać jakąkolwiek konkretną odpowiedź i mieć dowód na to, że to jest atak. Zaplanowany oczywiście. A czy panu zdaniem te głosy, takie, które się pojawiają w mediach światowych także, ale i też wśród polityków lewicowych, że właściwie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi należałoby odebrać tytuł świętego. Czy to w ogóle jest jakby możliwe, panie doktorze? Ja myślę, że oczywiście tutaj nie znają się na procesach kanonizacyjnych. Nie wiem, czy był taki kiedykolwiek kasus, prawda, żeby odebrać świętość, dlatego że ta świętość została udowodniona. I nie było czegoś takiego. Oczywiście, że tak, prawda? I myślę, że to jest niezrozumienie samej misji Kościoła, prawda, i samego wzrostu człowieka w Kościele, w świętości, w przyjaźni z Chrystusem. A to jest odrębna sprawa, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, tu jest problem większy, tu jest problem jak gdyby uderzenia w to, żeby współczesne dzieci, współczesna młodzież, ale też wielu katolików przestało się odnosić z zaufaniem do Kościoła. To jest niesłychana rzecz, to jest największa perfidia, to jest największa rzecz, największy dramat, prawda, który można byłoby tutaj człowiekowi zrobić, prawda, największe zło, żeby odciąć go wewnętrznie od jego ufności do Boga. I myślę, że cała ta rzecz, ona... O tutaj nawet, ja bym powiedział nawet, że Jan Paweł II jest tutaj używany jako narzędzie do zniszczenia Kościoła, do zniszczenia Boga. To w tą stronę bym szedł, prawda? Dlatego o tym mówię i na to trzeba tak patrzeć, że to jednak, jeżeli spojrzymy na, tak jak pan redaktor mówił, na sygnały, kiedy one się pojawiają, to one się pojawiają w odpowiednich momentach, one są synchronizowane, ktoś nad tym panuje. To nie jest coś takiego, że to przypadkowo nagle w tym to się pojawia. Panie redaktorze, właśnie, czy jest możliwe odebranie Ojcu Świętemu tytułu świętego? Ja powiem tak. Zazwyczaj w przypadku kanonizacji jest tak, że jest proces kanonizacyjny. Ojciec Święty ogłasza i lud aplauzem przyjmuje to ogłoszenie nowego świętego. W przypadku świętego Jana Pawła II było trochę inaczej. To lud już na uczestnościach pogrzebowych pokazał to słynne Subito Santo i krzyknął: to jest człowiek święty. A Ojciec Święty Benedykt XVI, aprobując ten dekret o heroiczności cnót, jak gdyby ze strony Ojca Świętego rozległy się te oklaski potwierdzające świętość Jana Pawła II. Więc to jest taki ewenement historyczny, który potwierdza, że ta świętość to nie tylko te dokumenty procesu, to, co było w procesie, co było badane, szczegółowo badane, również te przypadki, o których mówimy,
tylko przekonanie ludu Bożego, który przez tyle lat oglądał prawdziwego świadka Chrystusa i nie miał wątpliwości co do jego świętości. Dlatego uderzenie w Jana Pawła II to jest uderzenie również w tą opinię, w to przekonanie tych ludzi, którzy byli świadkami jego życia, którzy czerpali i czerpią z jego nauk. Do tego tematu niewątpliwie będziemy jeszcze powracać. Na dzisiaj panom bardzo dziękuję za dyskusję. Naszymi gośćmi w programie Warto Zauważyć w mijającym tygodniu byli panowie, pan dr Andrzej Mazan, felietonista naszego dziennika. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim. I pan redaktor Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże. A kolejne nasze spotkanie w programie Warto Zauważyć w mijającym tygodniu już przyszły piątek o godzinie 19:00, początek naszego spotkania. Teraz życzę Państwu dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.